intuicyjny program, który posiada bezpłatną wersję, a do działania wystarczy mu dostęp do internetu, aby tworzyć wizualizację w jakości 4K? No nie, ten program na pewno nie sprawdzi się dla profesjonalistów. A guzik, prawda? Program Homestyler z braku lepszego porównania jest jak cebula. Śmierdzą? Tak. Nie. Osiądnik płacze? Nie. Znaczy wiecie, ma warstwy. Warstwa zewnętrzna to bardzo intuicyjny i prosty w obsłudze program. Natomiast pod powierzchnią kryją się zaawansowane funkcje, o których dzisiaj Wam opowiem, bo są to funkcje, z których korzystamy na co dzień w pracy zawodowej. Zaczynamy! Wirtualne źródła światła. W największym uproszczeniu można powiedzieć, że to jaki efekt uzyskamy na wizualizacji zależy od tego, czy dobrze dobierzemy wirtualne oświetlenie naszej sceny. Podobnie jak przy robieniu klasycznych zdjęć zależy nam na dobrym świetle. Jeśli widzieliście kiedyś sesję zdjęciową modelek lub wnętrz, to zauważyliście pewnie, jak wiele lamp tam się stosuje, aby uzyskać tak zwane naturalne oświetlenie. Nie inaczej jest w przypadku tworzenia wizualizacji wnętrz. Sama funkcja skrywa się pod przyciskiem Add Light w trybie renderowania. Korzystając z tej funkcji, możemy dodawać własne wirtualne źródła światła oraz modyfikować ich moc czy barwę. Dzięki temu możemy bardzo precyzyjnie odwzorować rzeczywiste warunki, jakie będą panowały w danym wnętrzu. Dzięki ręcznemu doborowi światła, jego barwy i mocy mamy pełną kontrolę nad tym, jak będzie wyglądała nasza wizualizacja. Dlatego, jeśli chcecie poprawić jakość Waszych wizualizacji, to koniecznie zapoznajcie się z tą funkcją. Tryb modelowania wnętrz. Mamo, mamo, chcę SketchUpa. Synku, ale mamy SketchUpa w domu. SketchUp w domu. Dla osób, które znają SketchUpa, po prostu powiem, że tryb modelowania dostępny w Homestylerze to taka prostsza i nieco bardziej uboga jego wersja. Natomiast dla osób niezaznajomionych ze SketchUpem po prostu wyjaśnię, że tryb modelowania pozwala nam tworzyć dowolne obiekty i przedmioty poprzez ich modelowanie. Sam tryb znajdziemy w zakładce Customize pod nazwą Interior Modeling. W pracy zawodowej często łatwiej coś domodelować niż szukać gotowego obiektu. Funkcja szczególnie jest przydatna przy modelowaniu np. wnętrza, które posiada skosy czy wnęki. W trybie modelowania możemy również wykonywać schody, meble czy różne inne dziwne obiekty. Praktycznie w każdym naszym projekcie znajdują się elementy, które były modelowane ręcznie. Dlatego poznanie tych technik znacząco ułatwia i usprawnia pracę w programie. Modelowanie mebli kuchennych i szaf. Mamo, mamo, chcę program prosto, ale synku... Dobra, chyba łapiecie, o co chodzi. Tryb modelowania mebli kuchennych i szaf to kolejny bardzo ciekawy tryb programu Homestyler, który często nazywamy programem w programie. W tym trybie mamy dostęp do zupełnie innej biblioteki modeli, które również zachowują się inaczej. Funkcja modelowania mebli znajduje się również w zakładce Customize, ale pod nazwą Custom Furniture. W tym trybie możemy przede wszystkim rozbijać modele na elementy. Dzięki temu możemy faktycznie dostosowywać modele mebli do naszych potrzeb. Możemy wpływać nie tylko na ilość półek we wnękach, ale nawet na grubość poszczególnych płyt meblowych. Warto wspomnieć tu również o szeregu funkcji automatycznych, które pozwalają nam pokryć np. wszystkie szafki kuchenne blatem za jednym kliknięciem. Do tego mamy dostęp do takich funkcji jak globalna zmiana stylu wszystkich frontów, a nawet rodzajów i pozycji uchwytów. Tym samym w tym trybie znajdziemy wszystkie funkcje, jakie znamy z innych programów do planowania mebli kuchennych czy szaf. Tryb dokumentacji. Projekt przygotowany, więc czas na dokumentację. W tym celu wybieramy z górnego menu opcję Export i następnie przechodzimy do funkcji Construction Drawings – Edit Drawings. Program automatycznie wygeneruje dla nas rzuty i widoki całego naszego projektu, ale nie cieszcie się od razu. Program to tylko program i opiera się na automatyce, a nie logice. Dlatego, aby przygotować właściwą dokumentację, nadal musimy ręcznie wskazać najważniejsze elementy naszego projektu, dodać własne uwagi, podpisy, no i ogólnie zrobić dokumentację zgodną z naszą ofertą. No w końcu na tym polega nasza praca. Niemniej możliwość wyeksportowania całego projektu do pliku w formacie DWG, gdzie mamy już cały podcast zrobiony, nadal znacznie skraca czas pracy, który musielibyśmy normalnie poświęcić na jego przygotowanie.
O samym trybie dokumentacji nagrałem oddzielny film, gdzie dokładnie tłumaczę jego niuanse, a znajdziecie go na naszym kanale. A my przejdźmy do kolejnego punktu. Własne modele i tekstury. Chociaż program Homestyler chwali się, że posiada ponad 300 tysięcy modeli w swojej bibliotece gotowych do użycia, nadal nic nie stoi na przeszkodzie, abyście dodali swoje własne. Prawie nic nie stoi na przeszkodzie. Niestety w wersji bezpłatnej możemy dać tylko 3 własne tekstury lub modele. Natomiast w wersji Pro ten limit wynosi 300, a w wersji Master aż 500. Samą funkcję dodawania własnych modeli i tekstur znajdziecie w zakładce My pod przyciskiem Upload Models. Przy dodawaniu własnych modeli zwróćcie uwagę na samo ich rozszerzenie. Obiekty, które możemy dodawać do programu, powinny mieć rozszerzenie 3ds Max lub SketchUp. Szczególnie dobrą wiadomością są modele SketchUpa, bo dzięki temu cała baza tego programu również jest do wykorzystania w programie Homestyler. Natomiast jeśli chodzi o tekstury, wystarczy dodawać pliki w rozszerzeniu JPG lub PNG. Dajcie znać, czy znaliście wszystkie te funkcje, czy korzystaliście z nich, a może dopiero planujecie z nich korzystać. A jeśli chcecie poznać wszystkie sekrety programu Homestyler oraz dołączyć do naszej epickiej społeczności dla projektantów, to koniecznie sprawdźcie nasze pierwsze w Polsce szkolenie z programu Homestyler. Link do niego znajdziecie w opisie pod filmem. A po więcej projektów wykonanych w programie Homestyler gorąco Was zapraszam na naszego Instagrama Twoje Pierwsze Mieszkanie. Tymczasem mówił dla Was Filip. Trzymajcie się. Cześć.